Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach i na początek naszej przygody zapraszam na spektakl profilaktyczny Pociąg Nienawiści w wykonaniu Koła Teatralnego Mnóstwo. Zobaczycie za chwilę, jak zachowują się ludzie, ale nie są to zwykli ludzie. Ich największą słabością jest nienawiść do innych. Nikt nie nauczył ich tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka, ani do samych siebie. Patrzcie na to, jaki ma zjazdowy strój. No, a jakie okulary, jak dęka od butelek. Można by jej matę spuścić, nie zapytała przecież, czy można mi siedzieć. Kaśka, pokaż, gdzie są drzwi. Daj spokój, Olka, nie będziemy robić zadymy w tramwaju. Co? Cykasz się? Ja cię nie proszę, ja ci każę, bo jak nie, to ty zaraz wysiądziesz. No dawaj, Kaśka. Zamknij się, sama to zrób, bohaterka się znalazła. Zamknij się, bo ci zaraz przyłożę. Uspokójcie się, usiądźcie, zaraz zatrzymają pociąg. Ulica Gniewna. Są zbyt młodzi, by mogli nauczyć się nienawidzić samych siebie. Patrzcie, jaka panisza weszła. Pewnie chce sobie usiąść, ale my miejsca nie ustępujemy. No i co się gapisz? Nie mów tak do mnie. Szacunku trochę dla starszych. Co powiedziałaś? Daj już spokój, wystarczy. Proszę, niech pani usiądzie. Bardzo ci dziękuję. Jesteś uprzejma. A za co? Widziałaś? Im się wydaje, że świat należy tylko do nich. Jakby same były na tej planecie. Zupełny brak poszanowania innych. Że też nikt do tej pory nie zrobił z nimi porządku. Wie pani, tak do końca to nie jest ich wina. Rodzice są zapracowani, nie mają czasu na swoje dzieci, nie przekazują im żadnych wartości.
Stoi te zachowania. Mnie też obrażali, a nie dałam mu się jednak sprowokować. Masz rację, nie zwracaj na nich uwagi. Może dadzą nam spokój. Ulica głucha. My, pokolenie Kaina, nie potrafimy postawić kroku, aby nie przeterpać. Wchodzę do tramwaju, widzę twarze. Przylatuję w zwykłym posiedzeniach. Widzą mnie. Boję się. Zaraz się zacznie. Ten sam scenariusz, tylko inni aktorzy. Siadam, mają mnie. Patrzcie, kto idzie w naszą stronę. A co to? Kim ty jesteś? Kto cię tak ubrał? Ja. Patrzcie, jaka cwaniara. Pewnie z bidula uciekła. Albo co? Wysiądziesz na następnym przystanku. Dlaczego? Bo tak i koniec. Żyleta, chodź tu szybko. Co jest, Sara? Zrób coś z nią. Zrób coś z nią. Ale ty jesteś śmieszna. Co powiedziałaś? Jak się jeszcze tego nie zdradzę, ty wstrętny brudasie. Ale on się nie wcale nie boi. Zrób coś z nią, rozkazuję ci. Przyłóż jej porządnie, bo jak nie, to ty sama dostaniesz i wylecisz stąd, zanim drzwi się otworzy. Brzydzę się nią, ona jest taka inna. Inna niż my. Chyba nie chcę, żeby mnie dotykała. W sumie to masz rację. Szkoda sobie rąk brudzić. Ulica zła. Niektórzy mówią, że złem można zarazić się cholerą. Jeśli przyjaźnisz się z gabronem, będziesz kręcił czarnym ogonem. Patrzcie, nie wysiadła. No to teraz cię doigrałaś, potworku. To w takiej sytuacji musimy użyć innych argumentów. Bicie! Czemu stoicie? Strach was odleciał? Nie podkakuj, malutka. Z nami się nie zadziela. Zostawcie ją w spokoju. Nie widzicie, że to jest zwyczajna dziewczyna? Jest tylko inaczej ubrana. A poza tym niczym się od was nie różni. Milcz! Jak śmiesz porównywać nas do tego brudasa? Mam takie samo prawo ją bronić, jak ty obrażać. Zrozumiałaś? Dosyć! Nie wtrącaj się, bo też oberwiesz! Wynocha stąd! Bilety do kontroli, proszę. Jakie bilety? Co ty bronisz, człowieku? Masz bilet czy nie? Nie. To zaraz wysiądziesz. A ty masz? Nie, no i co mi zrobić? Ty pewnie też nie masz. Nie. I co z tego? Ty widzisz, że masz. Dobrze. Najgorszym naszym grzechem wobec bliźnich nie jest nienawiść, ale obojętność, bo jest nieludzka. Nie płacz, proszę. Poszły sobie, wszystko będzie dobrze. Proszę się o mnie nie martwić. Nie potrzebuję niczyjej litości. Nie można przyzwyczaić się do cierpienia. Można, zapewniam panią. Widziała pani tę znieczulicę, zatłukliby człowieka w biały dzień. I nikt by nie zareagował, tylko pani się odważyła. Proszę spojrzeć na jej koleżankę. Siedzi cichutko jak trusia. Pewnie teraz nie podskoczy, bo jest sama. Pewnie boi się tak samo jak ja, ale to nie jest dla mnie pocieszenie. Przepraszam, źle się zachowałam. Powinnam była stanąć po twojej stronie. Ale masz rację, mówiąc, że się boję. Słowa ranią bardziej niż żyletka. Za każdym razem, gdy spotykam nowych ludzi, mam nadzieję, że nie będą mnie oceniać po wyglądzie, tylko dadzą szansę, żebym pokazała, jaka jestem. Przepraszam za zachowanie moich koleżanek. Myślę, że one nie do końca zdają sobie sprawę z tego, co robią. Wiem, że to cię boli. Przyzwyczaiłam już się do tego.
reakcji, więc nie mam porównania. Dla mnie to normalne. Przykro mi to słyszeć. Ludzie są okrutni. Ileż to razy słyszałam za plecami słowa rodziców moich koleżanek i kolegów. Nie baw się z nią, bo ona jest biedna. Nie baw się z nią, bo ona jest brzydko ubrana. Nie baw się z nią, bo jej mama pije. I tak dalej, i tak dalej. Mogłabym wymieniać bez końca. Niestety, w tej chwili światem rządzi pieniądz. Uczucia ludzkie zeszły na dalszy plan. Dziękuję pani za ciepłe słowa. Już nie pamiętam, kiedy ktoś ze mną normalnie rozmawiał. Czuję się silniejsza, jakoś mierzej na sercu. Jest pani naprawdę odważną kobietą. Ulica Równa. Możemy szanować człowieka, dlatego, że jest od nas odmienny. Możemy go zrozumieć, ponieważ jest nam równy. O, co ja widzę? Nasza koleżanka jeszcze nie wysiadła? Co znowu chcesz od niej? Może tylko tobie się wydaje, że jesteś lepsza od innych, a może ona jest? Chyba żartujesz, niby ona? Taka nędzna. Myślę, że mam więcej od ciebie, ty płytki człowieczku. Myślisz, że jak jesteś lepiej ubrana, otoczona drogimi gadżetami, to przedstawiasz sobie jakąś wyjątkową wartość? Otóż nie. Co ty mi tu z jakąś filozofią wyjeżdżasz? Co ty mówisz? Bredzisz, stara. Mnie do życia nie są potrzebne żadne wartości. Wystarczy, że mam kasę, której ty nigdy nie będziesz miała. Zobacz, jak mnie się wszyscy boją. Nikt nic nie mówi, nikt ci nie przytakuje, a myślisz, że dlaczego? A to dlatego, że jestem lepsza od ciebie i od całej reszty. Nie żartuj sobie. A w czym ty jesteś lepsza od innych? Bo masz lepszą komórkę i modne dżinsy? Proszę dać spokój. Nic jej pani nie wytłumaczy. Nie da się zmienić myślenia niektórych ludzi. A wy co tak siedzicie? Dlaczego nic nie mówicie? Boicie się, że wasze guru przestanie was akceptować? Że nie będzie się z wami zadawała? No już, powiedz coś, przełamcie się. Ta pani ma rację. Świętą rację. Nie chcę już przychodzić na posyłki. Chcę rozmawiać, co chcę. Mówić, co myślę. I też się tak wydaje. Wybacz, stara, robiliśmy co chciałaś. Ale teraz koniec. Będziemy sobą, nareszcie, sobą. Co wy mówicie? Jakim prawem? Zniszczę was. Jeszcze jedno głupie słowo, a odejdę. Możesz odejść. Dobrze wiesz, jak odejdziesz, to zostajesz sama. Zastanów się. Wystarczy słowo przepraszam. To nic nie kosztuje, a zapewniam cię, że wiele zmieni. Mam przeprosić? A niby za co? Na przykład za to, że nazywałaś mnie potworem i burdensem, że obraziłaś tę kobietę, że nie ustąpiłaś mi miejsca, za to, że obraziłaś konduktora. Za to, że kazałaś mi bić słabszych. Za to, że kazałaś mi kraść. Ojej, czuję się jak na sądzie ostatecznym. Ulica Tolerancyjna. Koniec pracy, proszę wszystkich do opuszczenia kamer. Mam na imię Zosia, mam 12 lat. Żyję, myślę, kocham, nienawidzę, tęsknię, lubię, płaczę, śmieję się, więc śpię, marzę. Tu właśnie
Julia, przepraszam. Dziękuję za wysłuchanie naszego spektaklu profilaktycznego. Zachęcamy w ogóle młodzież do takiej twórczości w szkole i nie tylko. I dziękuję bardzo gorąco i serdecznie. Przekazuję głos dla pana Waldemara, który opowie o dalszej części naszego spotkania.